ulicy Moniuszki 12 w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem. Płatności używa Pani najczęściej w formie bezgotówkowej czy gotówkowej? Bardziej bezgotówkowy obrót jest najbardziej preferowany przeze mnie. A dlaczego? Łatwiejszy, przyjemniejszy, nie muszę szukać po kieszeniach. Odpowiada burmistrz, prezydent, w tym przypadku wójt także. Związane z funduszem sołeckim, wydatki związane z Urzędem Miasta i Gminy, z sztab ludzi. Jest to główny skarbnik, zastępca skarbnika, ale też w poszczególnych referatach są osoby odpowiedzialne za fundusz sołecki. Bo zawsze może znaleźć się mieszkaniec niezadowolony czy sołectwo. Tak. Dzisiaj w dobie elektronizacji, a my dość dużo informacji zawieramy, pokazujemy mieszkańcom na Facebooku, pojawiają się od razu pytania, no dlaczego droga, jeżeli będziemy robili w Pińczu, to nie droga na przykład w Wyczechach. Nie wydajemy wszystkich pieniędzy. Czy urząd bierze pożyczki, jak jest potrzeba? Tak. My należymy do tych samorządów, które korzystają z kredytów. Dają nam możliwość wykonywania inwestycji. Planujemy inwestycje kanalizacji kij Nosokole-Sierpowo za ponad 7 milionów. To z budżetu gminy nie byłoby stać nas, żeby wyłożyć swoje 7 milionów i inwestycje wykonywać. Ile to ten budżet gminy wynosi, Czarne? Milionów? O, bardzo mi świetnie, rewelacja. Analiza, potrzebna, niepotrzebna? 7 milionów ziemi, koparki i tak dalej, przepisy. Potrzebna, świetnie, dziękuję. A wiesz, co się jeszcze będzie wydarzało w Sokolu? Z inwestycji? I to jest to planowanie, słuchajcie, na przyszłe asfalt, lata. Asfalt. O, bardzo dobrze, pamiętasz, asfalt. I to... Wiemy, że Pana czas jest bardzo cenny, życzymy Panu powodzenia w podejmowaniu decyzji. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia, miłego dnia.